Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 12 porządku dziennego, czyli do sprawozdania Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Olgierda Dąbrowskiego, reprezentowanego przez adwokata Mirosława Gąsiewskiego z dnia 20 sierpnia 2012 roku, uzupełnionego w dniu 11 września 2012 roku, o wyrażenie zgody przez Sejm na rozpoczęcie, na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Zbigniewa Babalskiego. Druk nr 1337. Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę komisji pana posła Kazimierza Michała Ujazdowskiego.